serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. To jest nasze pierwsze Koty za Płoty, ale pięknie, bardzo ładnie. Dziękujemy jeszcze raz dzieciom, bo naprawdę to ich dużo kosztuje na pewno. Dziękujemy Kubie, który tam z tyłu grał, może nie był widoczny, też grał. Brawo dla Kuby, brawo dla wszystkich dzieci, które grały z nami tutaj dzisiaj, bo naprawdę w ciągu paru miesięcy się nauczyły wiele. Dzięki. Ja jeszcze tylko tak chciałem dodać, że my zapraszamy do orkiestry, bo chcemy grać. Ta orkiestra ma dalej trwać, mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Chcemy grać różne rzeczy. Chcemy grać trochę ambitniejsze też rzeczy już muzycznie. Przyszły rok będzie się rozbudowała bardziej kolejny, ale naprawdę przygotowujemy coś na koniec roku szkolnego. Zapraszam do orkiestra grać, kto ma chęć zabierania z nami przyjana jakiś będzie się zgłosił do nas, mamy próby w Kielicy. Zawsze w poniedziałek o 16.30, w środę o 16.30 i w piątek o 16.30 zapraszamy do Świetlicy Mojemnicy. Dzięki. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Swoje serce, zaangażowanie i z wielką miłością i takim ciepłem przygotował dzieci do tego koncertu. Także dziękujemy Wiesławie i jego rodzinie. Tutaj jako rodzinie będzie zamówiona msza w podziękowaniu w intencji Wiesia i jego rodziny właśnie za ten trud. Słuchajcie dzieci, bardzo fajnie. Pierwsze Koty za Płoty. Poczekajcie tutaj, słuchajcie. Zróbmy sobie zdjęcie pamiątkowe, bo fajnie to wyszło. Bardzo fajnie zagrały flety. Witaję, trochę za cicho. Widzicie, po prostu wiecie, ściśliście się, albo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć tak, że... Słuchajcie, mam nadzieję, że to się nie skończy teraz. Ja chciałbym... Natomiast flety też będą działy na dwa głosy.